Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. Tym razem bohaterem naszego programu jest patron Obozu Narodowego, współtwórca niepodległości Polski. Jego działalność polityczna wzbudza największe zainteresowanie, budzi najwięcej emocji i komentarzy. My jednak chcielibyśmy się także przyjrzeć jego spuściźnie literackiej. Chodzi zarówno o dokonania w dziedzinie prozy, jak i przede wszystkim dorobek, jeżeli chodzi o pisma publicystyczne, łączące zainteresowanie polityką i historią. Bohaterem dzisiejszego W Powiększeniu jest bowiem Roman Dmowski. Roman Dmowski był jednym z najwybitniejszych polskich polityków XX wieku, był twórcą ruchu narodowego, ideologiem polskiego nacjonalizmu, był reprezentantem formacji niepokornych, jak ją określił Bogdan Cywiński. Cała jego spuścizna, szczególnie ta intelektualna, jest obecna w narodzie polskim, tylko bardzo wielu Polaków nie jest tego świadomych. Był Dmowski także współtwórcą polskiej niepodległości. Wreszcie był wybitnym myślicielem politycznym, ale także pisarzem politycznym, mistrzem sentencji i aforyzmu. Przykładem jego kunsztu literackiego jest początek myśli nowoczesnego Polaka, który jest takim szeregiem akapitów zaczynających się od sformułowania „Jestem Polakiem”. Znana fraza „Jestem Polakiem, czyli mam obowiązki polskie”, to jest niewątpliwie kanoniczny zapis polskiego patriotyzmu. Dmowski jest cenny jako myśliciel krytyczny, dlatego jego dzieła zasługują na to, żeby być w kanonie polskiego inteligenta. O Romanie Dmowskim rozmawiać będziemy dziś ze znakomitymi gośćmi. Są nimi profesor Agnieszka Nogal, kierująca Zakładem Filozofii i Polityki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. A naszym drugim gościem jest pan profesor Paweł Skibiński, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jakie określenie najlepiej definiuje osobowość, charakter Romana Dmowskiego? Kim był Roman Dmowski, krótko mówiąc? Roman Dmowski był Polakiem, jak sam twierdził, i to myślę, że jest najkrótsza definicja Romana Dmowskiego. No, ale był też, powiedziałbym, że inteligentem polskim przełomu wieków, takim powiedziałbym wręcz prototypicznym. To znaczy człowiek, który wywodzi się ze skromnego środowiska i osiąga najwyższe zaszczyty nie tylko na salonach polskich, ale na salonach europejskich. Człowiek, który uczestniczy w głównych nurtach myślenia ówczesnej Europy i zajmuje w nich swoiste stanowisko. Stanowisko, które dziś po latach często jesteśmy z trudem tylko w stanie przyjąć, że było możliwe. A jednak było to, ponieważ szło nieco wbrew ówczesnym przyzwyczajeniom i naszym dzisiejszym wyobrażeniom o tej epoce. Najczęściej, kiedy ktoś mówi Dmowski, ma na myśli jego dorobek polityczny, ale na przykład Kazimierz Tymieniecki mówi pisarz i myśliciel polityczny. Tak, dla mnie Dmowski jest wyrazicielem takich głównych prądów epoki, który unowocześnia polską filozofię polityki trochę wbrew jej tradycji, czyli nawiązuje do tego, co dzieje się na zachodzie Europy. Mówi o nowoczesności, mówi o sile takiej społecznej sile narodu, no ale jednocześnie bardzo krytyczny pozostaje w stosunku do polskiej tradycji intelektualnej. Uważa tę tradycję za źródło wielu problemów, celnie ją punktuje i wydaje mi się, że jego siła też polega na tym, że potrafi znaleźć odpowiednie argumenty. Rzeczywiście na mnie też zawsze ogromne wrażenie robiła droga, którą pokonał, tak, z, nie wiem, Kamionka pod Warszawą na salony europejskie, ale jednocześnie to nie polegało na tym, że rozwijał się, ale dysponował niezwykle mocną i rezonującą argumentacją, która trafiała do przekonania. Więc można podać parę takich trybów argumentacyjnych, może wtedy wyda się to bardziej jasne i jednoznaczne. I jednym z nich było odwołanie do ideałów rewolucji francuskiej, wokół której istniał wówczas przecież wielki spór, spór polityczny, ale także ideologiczny, ideowy, powiedzmy. I Dmowski uważał, że takim nieusuwalną spuścizną rewolucji francuskiej są prawa obywatelskie, które powodują, że przyszłość należy do
bytów tworzonych przez ludzi niejako oddolnie. My dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są państwa narodowe, ale one są kreowane przez przestrzeń publiczną, kreowane przez język. Wydaje mi się, że to było takie bardzo mocne przeciwstawienie się wszelkiego rodzaju nostalgicznym powrotom do tego, co było przed, do pierwszej Rzeczpospolitej, jednocześnie bardzo trafne. Słyszeliśmy przed chwilą w materiale filmowym słowa jednego z naszych gości o tym, że Polacy, można powiedzieć tak kolokwialnie, często mówią Dmowskim, nie wiedząc o tym, że mówią Dmowskim. Które z istotnych idei, pojęć stworzonych albo spopularyzowanych przez Romana Dmowskiego są taką składową dziś polskiej świadomości politycznej, może tożsamości kulturalnej też moglibyśmy dodać, a nie są nawet przez tych, którzy sięgają po te pojęcia, kojarzone z tym, że ich autorem czy popularyzatorem był właśnie autor myśli nowoczesnego Polaka? No wydaje mi się, że są dwie rzeczy, o których, które przychodzą mi od razu na myśl. To znaczy pierwsza to jest w ogóle świadomość tego, że jako Polacy stanowimy jeden organizm narodowy. To wcale nie jest powszechne w Europie. Nie wszyscy jakby zaczynają myślenie o sobie w ten sposób. Polacy raczej tak. I to jest między innymi dorobek Dmowskiego i jego szkoły myślenia, bo on walcząc ze spadkiem zaborów, z tą partykularyzacją pozaborową, wypracował taką świadomość, to znaczy taką analizę rzeczywistości. I my przejęliśmy to. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest myślenie o naszej przestrzeni geograficznej. To znaczy zdajmy sobie sprawę, że to, że polskie państwo obejmuje w tej chwili ziemie zachodnie, to jest w znacznej mierze efekt myślenia Dmowskiego i później jego kontynuatorów oczywiście. To znaczy nie mielibyśmy tego miejsca w wyobraźni politycznej, że i możemy być nad Odrą, gdyby nie wysiłek intelektualny i geopolityczny Romana Dmowskiego. Powinniśmy o tym pamiętać i powinniśmy mu za to podziękować. Ja bym dołożyła jeszcze wymiar realizmu politycznego. Znaczy Dmowski łączy właśnie wartości, które uważa za odwieczne, za istotne, ale jednak łączy z realizmem politycznym. Pokazuje, że pewne działania realistyczne, jeżeli w ogóle polityka może być uprawiana efektywnie, musi zakładać to, że nastąpił rozdział. Po prostu fizycznie i historycznie nastąpił rozdział etyki i polityki. My byśmy mogli teoretycznie pokazywać źródła tego rozdziału w pismach Machiavelliego, ale dla Dmowskiego sprawa była prostsza. Ten rozdział nastąpił w momencie, kiedy państwa północnoeuropejskie przeszły na protestantyzm, uzależniając od siebie wewnętrzne kościoły, kościoły państwowe. Jeżeli Polska miała powstać, jeżeli działania nasze polityczne miały być skuteczne, musiały się przeciwstawiać tym siłom, które w ogóle nie brały oczekiwań etycznych pod uwagę, działając, tak? Były państwami zaborczymi, były państwami imperialistycznymi i Dmowski miał odwagę powiedzieć, że to po prostu tak jest. Pomówmy chwilę o biografii Dmowskiego. Panie profesorze, co wiemy o rodzinie Romana Dmowskiego? Jest to rodzina mieszkająca w Warszawie, pochodząca ze środowiska drobnoszlacheckiego. Ojciec Dmowskiego to jest przedsiębiorca. Z jednej strony rzemieślnik, kamieniarz. Dmowski chwalił się tym, że jego ojciec wykładał, brukował dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie. Natomiast oprócz tego był przedsiębiorcą, był posiadaczem stawów rybnych na Pradze. I jednocześnie ten człowiek jest katolikiem. Ta rodzina nie miała jakichś tradycji intelektualnych, natomiast on bardzo konsekwentnie był kształcony przez tą rodzinę i właściwie własnym wysiłkiem rozwoju intelektualnego wybił się, skończył uczelnię, skończył biologię na Uniwersytecie Warszawskim i później już przeszedł taki kurs samokształcenia, że tak powiem. Natomiast grobowiec rodziny Dmowskich znajdujemy na warszawskim Brudnie, czyli na najbardziej warszawskim z warszawskich cmentarzy, to gdzie leżą po prostu zwykli mieszkańcy tego miasta. W jaki sposób klimat intelektualny epoki wpłynął na Dmowskiego? Czy można wyróżnić jakieś prądy, które, bez których Dmowski poszedłby inną drogą pewnie? Ja bym zwróciła na coś, co chyba nie narzuca się z oczywistością, a
było dla niego ważne. Studiował biologię, jak powiedział pan profesor, i wówczas biologia należała do bardzo intensywnie rozwijających się dziedzin nauki. Przypominam, w 1859 roku ukazało się dzieło, które burzyło ówczesne wyobrażenia, czyli Charlesa Darwina o pochodzeniu gatunków. Później nastąpiła cała taka fala intelektualna, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, próby przełożenia tego języka przyrodoznawstwa na język nauk społecznych, na język filozofii. Myślę o Spencerze. Był to taki wielki kierunek, który pokazywał społeczeństwo jako organiczną, złożoną całość. I wydaje mi się, że stąd łatwe było to przejście Dmowskiego od nauki, tak, typu science, którą się zajmował. Był bardzo uzdolniony, więc być może mógł kontynuować swoją pracę nad doktoratem i zostać po prostu intelektualistą. Ale wówczas te dwie dziedziny właśnie zbliżały się do siebie. Ja przypominam sobie, że praca Kielena o biopolityce powstała później nieco, została opublikowana w 1907 roku, a więc 5 lat po Myślach nowoczesnego Polaka, ale tam Kielen formułuje zarzut w stosunku do Polski. Jego zdaniem tam jest cały rozdział poświęcony Polsce i jako społeczeństwu, które straciło, uwaga, instynkt samozachowawczy. To był trochę dla Dmowskiego punkt wyjścia, tak? Czyli on zaczął pisać, adresując swoje teksty do społeczeństwa, które straciło instynkt samozachowawczy. Panie profesorze, kiedy Roman Dmowski debiutował i czy była to publicystyka polityczna? No nie była to publicystyka polityczna, był to tekst literacki, krótki tekst literacki. Debiutował na początku lat 90. XIX stulecia, natomiast bardzo szybko przeszedł do innego pisarstwa. Proszę pamiętać, że on jednak miał jeszcze jedną cechę, to znaczy on był jednym z tych wielkich polskich redaktorów. On stworzył redakcję Przeglądu Wszechpolskiego i jeżeli dziś pamiętamy o dorobku Giedroycia, czy nie wiem, z obozu politycznego Grydzewskiego. Właśnie Grydzewskiego, a z obozu politycznego Romana Dmowskiego to Stanisławie Piaseckim pamiętamy, no to pamiętajmy, że taką rolę społeczną pełnił również sam Dmowski. To znaczy on przez kilkanaście lat prowadził jeden z najbardziej, powiedziałbym, takich wywołujących ferment periodyków politycznych w Polsce, wydawany w Galicji, Przegląd Wszechpolski. To jest jakby jedna jego rola. Druga rola to jest pisarstwo już stricte polityczne, które właśnie między innymi na łamach Przeglądu Wszechpolskiego tam to osiąga taką dojrzałość. Myśli nowoczesnego Polaka wywodzą się właśnie z tej publicystyki, ale to powiedziałbym, że słowo publicystyka to nie jest dokładnie, nie jest dokładne. To jest rodzaj studium bardziej, bardzo zdyscyplinowanego myślenia, które ma wywołać refleksję u czytelnika. O, to jest bardzo ciekawy trop, panie profesorze, bo sformułowanie publicystyka sugeruje pewną doraźność. To, o czym pan mówi, o tym spojrzeniu wskazuje na coś innego, to zastanówmy się nad tym, jak Dmowski rozumiał pisarstwo właśnie i jaką rolę tej działalności przypisywał. To znaczy, no, pisarstwo miało być pewną bazą do sformułowania i dojrzewania koncepcji, myśli o rzeczywistości, po to, żeby się z tą rzeczywistością mierzyć. Tak? Ja bym określił jego wrażliwość pisarską. To było pisarstwo w związku z tym w znacznej mierze, w cudzysłowie, użytkowe, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. To znaczy to pisarstwo miało doprowadzić do pewnej aktywności. Specyfika tego myślenia to nie jest ani teoretyk polityki, ani nie jest to aktywista, który propagandysta polityczny. To jest myśliciel. Tak bym chyba próbował ująć ten fenomen, bo to naprawdę jest dość osobne pisarstwo. Dla niego wyzwaniem, podstawowym wyzwaniem jest rzeczywistość, która nie do końca daje się zamknąć w takie formuły, które już istnieją. Więc on poszukuje nowego języka, spotyka się z odrzuceniem bardzo, bardzo często, ale na przykład zwróćmy uwagę, znany taki motyw związany z Dmowskim, tak, który bardzo często był krytyczny w stosunku do Niemiec albo przestrzegał, i
To się wydaje takie trochę może dziwne, ale to wynikało z jego opisu rzeczywistości, to znaczy ten opis już zawierał pewne modele działania. To nie była filozofia, która buduje od założeń po ostatnie konsekwencje typu, nie wiem, Jean-Jacques Rousseau, ale to wynikało z opisu rzeczywistości. Jeżeli zgodzimy się na to, że jego zdaniem po rewolucji francuskiej przestrzeń społeczną zaczęły wypełniać państwa narodowe, czyli jednostki, które identyfikowały się z innymi na gruncie głównie języka, no to popatrzmy wtedy na mapę Europy, które z tych państw jest największe. Tak językowo te Niemcy sięgały wówczas Austro-Węgier z jednej strony, z drugiej strony tutaj jeszcze ten podział polityczny był zachowany, ale przecież potencjał z tej perspektywy był ogromny. W związku z tym on ustawiał, opisując już rzeczywistość, znaczy pokazując te siły, które powodują, że ludzie się organizują wedle trochę innych zasad niż historycznie, no pokazywał też właśnie wyzwania. I one trochę automatycznie, moim zdaniem właśnie tym też, na tym też polegała jego siła jako dyplomaty, bo jego siła nie polegała na kreśleniu wspaniałej wizji, która miała porywać, ale na takim opisaniu rzeczywistości, że ci, którzy słuchali go, dochodzili do wniosku, że ten opis jest trafny. A jak rozumiał bycie pisarzem polskim? Tak chciał być postrzegany jako pisarz polski. No, on chciał po prostu wpłynąć na polską świadomość i mu się zresztą udało, może nie tak jak chciał, ale sam fakt pozostaje oczywisty, to znaczy to stwierdzenie o etyce obowiązku zaczerpnięte, czyli jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, no jest tym aforyzmem może najbardziej oczywistym i najbardziej znanym, no ale ono przecież się zakorzeniło w polskim myśleniu i trzeba powiedzieć, że to pisarstwo Dmowskiego, ono miało zaowocować pewnymi przemianami w mentalności społecznej. Przede wszystkim miało wyrwać Polaków ze stanu bierności, bo to w myślach nowoczesnego Polaka, on mówi, z czym my się mierzyliśmy? Mierzyliśmy się między innymi z poczuciem bezwładności i takiej bierności, usprawiedliwionej po części trudnym położeniem Polski bez państwa. Natomiast on próbował pokazać, że nawet w najtrudniejszej sytuacji aktywność polska, sensownie skierowana aktywność jest w stanie odmienić nasze położenie. Czy wiemy coś o upodobaniach literackich Dmowskiego? Czas jego dojrzewania to jest spór romantyków z pozytywistami. Z której szkoły się wywodził? Lubił i fascynował się Mickiewiczem, ale oprócz tego w ogóle polską literaturą. On dużo czytał, był typem inteligenta polskiego oczytanego, natomiast i rzeczywiście chyba Mickiewicz był tym najbardziej przez niego lubianym pisarzem. To jest jednak tak, że to obsujemy z tym pokoleniem XIX-wiecznym, które uważało romantyzm polski za element integralny wykształcenia podstawowego, powiedziałbym. On nie rozkawałkowywał Mickiewicza na części, natomiast jeśli widać jakieś pokrewieństwo w sposobie myślenia o refleksji pisarskiej, no to chyba z wykładami paryskimi Mickiewicza. A pani profesor, styl myślenia Dmowskiego, który znajduje swój wyraz w pisarstwie i ta metoda określana mianem metody indukcyjnej, na czym to polegało? To było takie dość charakterystyczne, wyróżniało to Dmowskiego na tle innych. To znaczy, jeżeli dzisiaj mówimy o indukcji, tak, zwracamy uwagę na fakty, czyli że pierwszym wymiarem rzeczywistości jest wymiar faktograficzny, to co się dzieje, co jednak musi zostać ujęte w pojęciach, bo inaczej tych faktów nie zrozumiemy. Ale rzeczywiście Dmowski miał ogromny szacunek dla faktów i także tutaj pozostawał realistą, to znaczy tkwił w opozycji do myślenia, iż można rzeczywistość zakląć słowami, że poprzez dyskurs można wpłynąć na rzeczywistość. Przeciwnie, chodziło o to, żeby właśnie na poziomie faktów tę rzeczywistość opisać, dać jej diagnozę i dopiero to może być punktem wyjścia do działania. Co było powodem wyboru życia politycznego? Czy to była rodzaj powinności, którą przyjął ze wstrętem? Czy to było rozpoznanie własnego talentu i powołania?
Albo rozczarowanie tym, że pisarstwem nie zmienia świata, a może zmienić Polaków jako polityk. Właśnie. Jednak proszę pamiętać, że on w politykę polską zaangażował się bardzo wcześnie. Tam o rozczarowaniach trudno powiedzieć. Oczywiście chyba było rozczarowanie popowstaniowe, takie ogólnie obowiązujące wówczas. Oni, jak całe to pokolenie, oni się mierzyli z pewną frustracją społeczną, o której głębi my nawet sobie nie możemy wyobrazić. I on odpowiadał na tą frustrację. Jest to życie w wychodku, o którym mówił Piłsudski. Tak, to znaczy to takie taka poczucie beznadziejności. Tak? I Dmowski próbował zanalizować tą rzeczywistość, zmierzyć się z całą jej głębią upadku i jednocześnie zaproponować drogę wyjścia. No i jakoś to mu się tam udało. Natomiast jego wizja polityki to jest wizja rzeczywiście, no powiedziałbym, służby, tak? To znaczy służby narodowi, dlatego że ten człowiek nie zrobił kariery na polityce rozumianej w takim znaczeniu liberalnym, to znaczy nie skumulował majątku na przykład, wręcz przeciwnie, poświęcił posiadane prywatnie zasoby do tego, żeby rozpoznać Europę od strony politycznej i być niezależnym pod względem ekonomicznym w jego podróżach mających na celu właśnie zmierzenie się, rozpoznanie i zmierzenie się z tą rzeczywistością. Później szukał właśnie tej niezależności, ale nie poprzez kumulację środków, tylko poprzez bycie poza możliwością nacisku. I to jest coś, co mu się też udało dzięki temu, że przekonał znaczną część elity publicznej polskiej, że warto w niego inwestować i warto go sfinansować. To była różnica w stosunku do Piłsudskiego, który musiał szukać środków wywiadowczych, innych mocarstw. To jest niesłychanie trudne wyzwanie prowadzić politykę, mieć ambicje wpływania tą polityką na losy narodu w sytuacji, kiedy nie ma się własnego państwa, kiedy nie ma wolności. Przypomnijmy krótko te najważniejsze dokonania Dmowskiego do 1914 roku, do wybuchu wojny właśnie na niwie politycznej. Znaczy on przechodzi przez konspirację młodzieńczą, tam zostaje nawet zesłany w głąb Rosji ze względu na swoją działalność patriotyczną w Warszawie. Następnie tworzy i przejmuje jakby środki zgromadzone przez popowstaniową emigrację w ramach Ligi Polskiej, tworząc nowy byt, Ligę Narodową, która miała jakby grupować elitę, ścisłą elitę narodu zarówno w ramach trzech zaborów, jak i w ramach emigracji polskiej. Staje na czele tej organizacji, tworzy jawne struktury polityczne, tworzy redakcję Przeglądu Wszechpolskiego i wydaje to czasopismo. Następnie wchodzi w wielką politykę, robiąc taki zwrot geopolityczny antyniemiecki, powiedziałbym, i wchodząc w taktyczną współpracę z Rosją, co powoduje rozpad jego obozu politycznego, ale jednak jest w stanie skumulować część tego środowiska, które wcześniej wytworzył wokół siebie. Ci ludzie reprezentują polską opinię publiczną w Królestwie Polskim w ramach systemu, raczkującego systemu parlamentarnego w Rosji, a on jest przynajmniej w jednej kadencji szefem Koła Polskiego w Dumie i staje się politykiem międzynarodowym. Następnie u progu I wojny światowej zostaje szefem Komitetu Narodowego Polskiego w jego pierwszej odsłonie, jakby wprowadzając w jakimś sensie sprawę polską na arenę międzynarodową już na samym początku I wojny światowej. A jeszcze się cofnijmy do 1904 roku, kiedy dochodzi do spotkania i legendarnej rozmowy między Piłsudskim a Dmowskim w Tokio. O czym panowie rozmawiali i dlaczego w Tokio? No, rozmawiali w Tokio, ponieważ obaj mieli wyobraźnię geopolityczną, której nasi współcześni politycy mogą im tylko pozazdrościć. To znaczy oni widzieli sprawę polską globalnie.
I sytuacja geopolityczna, która polegała na tym, że wybuchła właśnie wojna japońsko-rosyjska, natchnęła ich, że trzeba jakoś pomyśleć o możliwości współpracy z Japonią. I obaj panowie pojechali tam z pewnymi koncepcjami, konkretnie Piłsudski z koncepcją wykorzystania aktywnego Japończyków do wzmożenia ruchu powstańczego na terenie Polski poprzez struktury partii socjalistycznej, a Dmowski z koncepcją przeciwną, to znaczy namówienie Japończyków, że tam się zupełnie nie będzie opłacało, a przy okazji ochronienia substancji narodowej przed kolejnym powstaniem. I panowie się tam spotkali i po raz pierwszy rozmawiali bilateralnie na temat tego, jak oni sobie wyobrażają właściwie przyszłość Polski. Tak naprawdę trochę spekulujemy, co oni tam powiedzieli. Rozmawiali długo, bo to jest ponaddobowe spotkanie. A czy ktoś kogoś przekonał? No nie, oni się nie przekonali. Oni się nie przekonali. Ale przynajmniej się szanowali, znaczy w takim znaczeniu, że dostrzegali swoją rolę w tym teatrze polskim. Ja przypominam zdanie z grudnia 1914, kiedy Piłsudski, no, mając takie poczucie, że Rosjanie mogą jednak wygrać na froncie wschodnim, mówi, no może chociaż pan Roman ze swoimi załatwią nam coś dla Polski, więc to ta teza jednak pokazuje, że oni się jednak widzieli i szanowali. Były te różne wizje dochodzenia do wolnej Polski. Dmowskiego przedstawia się jako ideologa nacjonalizmu. I przechodzimy teraz do chyba tego najczęściej komentowanego dzieła, wspomnianych już kilkakrotnie myśli nowoczesnego Polaka. Czy rzeczywiście z myśli nowoczesnego Polaka wyłania się coś, co możemy nazwać programem nacjonalistycznym? Znaczy, najpierw trzeba ustawić kategorię nacjonalizmu w kontekście historycznym. Znaczy, rzeczywiście nacjonalizm był takim przejawem procesów modernizacyjnych, bo jeżeli mówimy o modernizacji, to powstają miasta całe, powstają nowe miejsca pracy, uprzemysławia się zwłaszcza zachodnia część Europy, północna część Europy. Ten proces wiąże się z masową migracją ludności ze wsi do miast, z powstaniem czegoś, co można byłoby nazwać zalążkiem klasy robotniczej, jeżeli chcemy mówić o tym w kategoriach klasowych. I odpowiedzią często na pytanie o to, kim jestem w tym nowym kontekście modernizacyjnych procesów, jest właśnie odpowiedź, jestem członkiem narodu, tak? Czyli odpowiedź, która odwołuje się do języka i która odwołuje się do edukacji, bo również z procesami modernizacyjnymi związany jest projekt edukacyjny. I ten nacjonalizm, który pojawia się w wielu państwach europejskich, teoretykiem nacjonalizmu, który wiąże nacjonalizm z właśnie procesami modernizacji, jest Ernst Gellner. On pokazuje tego typu relacje. I tworzy się tutaj przestrzeń, tym bardziej, że w Polsce również odbywa się modernizacja, dużo słabsza niż gdzie indziej ze względu na to, że ze względu na słabość miast, co oczywiście Dmowski widzi, ale także ze względu na to, że proces edukacji odbywa się w językach zaborczych. A więc jak gdyby podglebie jest gotowe, dlatego że dzieci są zmuszane do uczenia się w języku, który nie jest ich językiem rodzimym. Ten problem łączy wszystkie trzy zabory. To bardzo celnie punktuje Dmowski. W związku z tym ja bym powiedziała, że tak, on się staje teoretykiem nacjonalizmu, przy czym nacjonalizm jest wówczas takim dość naturalnie wyrastającym kierunkiem intelektualnym w większości państw, zwłaszcza tych państw, które nie mają, tych narodów, które nie mają własnych struktur administracyjnych i państwowych. Naturalnym odruchem samoobrony staje się, tak moglibyśmy chyba powiedzieć. On towarzyszy właśnie tym procesom modernizacyjnym. Mówi, no dobrze, po co mamy budować fabrykę pod Wiedniem, skoro możemy pod Warszawą. Mówiąc w największym skrócie. Ale rzeczywiście i to, jak silne są te procesy, to widzimy później po I wojnie światowej, kiedy Imperium Austro-Węgierskie rozpada się właśnie z
zgodnie z kategoriami narodowości, etniczności, językowym, więc to był wtedy kierunek powszechny. Polacy nie byli jedynym narodem, który w drugiej połowie XIX stulecia próbował wyrwać się z bierności, którym było to przebudzenie narodowe, tak to powiedzmy. Zatem czy myśli nowoczesnego Polaka na tym tle zawierają jakieś tezy nowatorskie, coś co wykracza poza kanony ówczesnej myśli politycznej i jakie są te główne kwestie, z którymi on chce czytelnika skonfrontować? Ja bym powiedział tak, Dmowskiego trzeba widzieć z jednej strony na tle no właśnie tego poruszenia narodowego, narodów upośledzonych powiedzmy w XIX wieku, niewątpliwie, tylko Polacy zajmują tam szczególne miejsce, to znaczy po pierwsze jako jeden z nielicznych narodów tak zwanych historycznych, które są upośledzone, bo większość to są te młode narody, które dopiero się wybijają na samodzielność powiedzmy polityczną, a to jest jakby jedna uwaga. Druga uwaga, że on jednak, podobnie jak cała myśl polska, uczestniczy w takim dialogu zachodu europejskiego i proszę pamiętać, że on jest postrzegany do dzisiejszego dnia w historiografii europejskiej, zachodniej, powiedzmy takiej niezideologizowanej, jako taki reprezentant klasycznego takiego nacjonalizmu w wydaniu konserwatywnym, trochę jak Maras, trochę jak Corradini we Włoszech. To znaczy to są myśliciele czy teoretycy nacjonalizmu, których się wrzuca w tą taką, powiedziałbym, w taki model nacjonalizmu, który jednocześnie łączy się z jakimiś hasłami konserwatywnymi. Jednocześnie jednak musimy powiedzieć, że przecież Dmowski jest jakimś kontynuatorem polskiej refleksji. Przecież my przez cały XIX wiek się zastanawiamy, jakie znaczenie ma naród. Bo państwa nie mamy, mamy poczucie wspólnoty kulturowej i próbujemy się z tym zmierzyć. I on w jakimś sensie komentuje dorobek polskiej myśli, bo to proszę zwrócić uwagę, to jest taka wizja, że on jest to jest specyficzna modernizacja, bo to jest modernizacja przez wybiórczą kontynuację, a nie przez całkowite zerwanie. I to jest myśl, która jest, powiedziałbym, bardzo specyficzna, ja to podkreślam, to znaczy ja na przykład czytając Marasa, ja nie widzę związku z Dmowskim, mimo że rozumiem, że on funkcjonalnie może pełnić pewne role, które podobne jak dla Francuzów pełnił Maras, a jednak jest inny. I mógłbym rzec, że nie chciałbym go porównywać, nie wiem, z Kramarzem w Czechach, bo to jest lider polityczny nacjonalizmu czeskiego, który nie pozostawia po sobie takiego bogactwa dorobku intelektualnego, jak je nam zostawił Dmowski. To jest inny człowiek, inny model, bardzo specyficznie osobny, a jednocześnie bardzo specyficznie polski. Dmowski patrzy na państwo jako właśnie wyzwanie, jako obowiązek, jako przestrzeń społeczną i postrzega polską tradycję jako tradycję jednostronnie liberalną, czyli taką, która w ogóle buduje opozycję pomiędzy państwem rozumianym jako obowiązek, czyli przestrzenią społeczną, przestrzenią wspólną, zadaniami, które mają być wykonywane przez całe społeczeństwo, a więc przestrzenią działania, ale zbiorowego działania, a taką indywidualną wolnością. Jego zdaniem polska tradycja jednostronnie dowartościowywała tą indywidualną wolność. W związku z tym jego program jest programem przeciążonym w drugą stronę, ale on cały czas ma świadomość tego, że właśnie wchodzi w dialog z tą tradycją, która wzmacniała obywatela, co uważał za cenne, budowała przestrzeń społeczną, co uważał za cenne, ale jednocześnie przyczyniała się do osłabienia instytucji i tkwił w sytuacji, w której tych instytucji nadal nie było, a więc tutaj ten jego nacjonalizm miał na celu właśnie wzmocnienie, pojawienie się tych instytucji i zwracał się w stronę, która jego zdaniem była osłabiona, ale także wynikało to właśnie z polskiej tradycji, a nie tylko z sytuacji międzynarodowej. W świetle tego, co pani powiedziała, można powiedzieć trochę może na wyrost, że myśli nowoczesnego Polaka wpisują się w teorię społeczeństwa obywatelskiego? Tak, moim zdaniem tak. To znaczy to jest teoria, która w Polsce sięga tradycji pierwszej Rzeczpospolitej. Jaką politykę Dmowski prowadzi
po wybuchu wojny. Mówiliśmy o tym, co przed rokiem 14, teraz powiedzmy o tym, co w latach 1914-18, co w tym momencie z jego politycznej działalności jest szczególnie wartego odnotowane, Ania, Pani. Znaczy, wydaje mi się, że dwie rzeczy, to znaczy on jest liderem, bezdyskusyjnym liderem pro-ententowskiej opcji politycznej w czasie I wojny światowej, czyli opcji, która kieruje się nawet nie tyle, bardzo szybko nie tyle na Rosję, co na mocarstwa zachodnie, z uwzględnieniem Rosji, o tak to bym powiedział. I w momencie koszmarnego kryzysu rewolucyjnego Rosji w 1917 wyłącznie na państwa zachodnie. To powoduje, że w momencie, kiedy okazuje się, że Ententa zwycięża w I wojnie światowej, on staje się, powiedziałbym, jedynym możliwym reprezentantem polskiej sprawy wraz ze swoim środowiskiem politycznym skupionym w Komitecie Narodowym Polskim, które nie składa się wyłącznie z jego zwolenników politycznych, takich najbliższych, tylko powiedzmy skupia całą polską prawicę, bo tam są również konserwatyści. I dzięki temu, można powiedzieć, Polska znajduje się po stronie państw zwycięskich, mimo że militarnie polska armia uczestniczy w I wojnie światowej wraz z armią Hallera dopiero w ostatnich, o ile dobrze pamiętam, 2 tygodniach działań wojennych. I to jest, powiedziałbym, geniusz wykorzystania pewnej okazji, no, na który Polacy zdobywali się stosunkowo rzadko, powiedziałbym. I tak Roman Dmowski staje się jednym z ojców polskiej niepodległości. O tym, szanowni państwo, teraz trochę więcej. Ojciec niepodległości, znaczy w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, jako ktoś, kto organizuje polski naród i wreszcie ktoś, kto tworzy politykę polską, która sprawia, że w roku 1918-1919 Polska, która zniknęła z mapy Europy i po powstaniu styczniowym zwłaszcza, również z wyobraźni politycznej większości społeczeństw zachodnich wydawała się już czymś przegranym i skończonym, także ta Polska, startując z jakże słabej pozycji, znajduje się pomiędzy zwycięzcami. Tak? To jest zasługa Romana Dmowskiego. Prezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, a wcześniej wprowadził sprawę polską do agendy mocarstw sprzymierzonych i to mu się powiodło, a przy okazji wystąpił z szeroką formułą przebudowy Europy Środkowo-Wschodniej w duchu stworzenia państw narodowych na gruzach imperiów i co jest istotne, ta wizja się w dużej mierze sprawdziła. Stawiał na konieczność zakotwiczenia Polski na Bałtyku. Mówił o potrzebie inkorporacji Gdańska do Polski i terytorialnego dostępu do morza. Dopominał się o Górny Śląsk, a nie tylko Wielkopolskę z Poznaniem, które zagrabiły Prusy w drugim rozbiorze. Z tego punktu widzenia zasługi Romana Dmowskiego i jego dyplomacji są absolutnie nie do podważenia. Wszelka krytyka nie może obalić tezy, iż bez niego Polski najprawdopodobniej nie byłoby na konferencji pokojowej w Paryżu. Byłaby ona potraktowana jako państwo neutralne. Dodajmy jeszcze, że Komitet Narodowy Polski to było Ministerstwo Spraw Zagranicznych nieistniejącego jeszcze państwa. Wreszcie należy podkreślić, że Roman Dmowski nie pomylił się w swoich przewidywaniach co do biegu stosunków międzynarodowych. Prawidłowo przewidział, że traktat wersalski to jest tylko rozejm na mniej więcej 20 lat, a polsko-niemieckie zmagania w obronie ładu wersalskiego i pokoju wersalskiego nie ustają, chodzą jedynie w nowy rozdział. Wojna staje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, gdyż trzeba się liczyć z odwetem Niemiec za klęskę poniesioną w 1918 roku. I w jednej jeszcze sprawie miał rację, ale wypadki historyczne potoczyły się inaczej niż on tego chciał, a chodzi mi mianowicie o postulat zbliżenia z Czechosłowacją, które się nigdy nie powiodło. I tak najpierw uległa Czechosłowacja w 1938 roku, a potem Polska rok później w osamotnieniu. Bez wątpienia, jeśli chodzi o karierę polityczną Romana Dmowskiego, to jego udział jako delegata pełnomocnego Polski na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku to jest taki
Niesłychanie ważny punkt. Jaką rolę odgrywa potem Dmowski w odrodzonej Polsce, panie profesorze? No, w odrodzonej Polsce on jest, w jakimś sensie usuwa się na dalszy plan, moim zdaniem troszkę dlatego, że nie akceptuje ubocznych skutków demokracji, to znaczy powiedziałbym pewnego irracjonalizmu niektórych decyzji demokratycznych, on mu to nie odpowiada, on się słabo odnajduje w takich przepychankach parlamentarnych. Mimo że był przecież doświadczonym parlamentarzystą, to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że bardzo szybko, no, powiedziałbym, że przegrywa pewną rywalizację z Piłsudskim o efektywny wpływ na funkcjonowanie państwa. I wówczas staje się, powiedziałbym, liderem, ale bardziej intelektualno-moralnym niż, powiedziałbym, aktywistyczno-praktycznym polskiej opozycji prawicowej. Stąd tworzy Obóz Wielkiej Polski. Zostaje takim ostrym krytykiem rzeczywistości lat 30. No, ostatnim jego tekstem jest, już intelektualnym stricte, jest militaryzacja polityki, takim ważnym, którym po prostu mówi o właściwie o kształtowaniu się totalizmów, powiedziałbym teoretycznie pokrewnych, bo narodowych totalizmów, jako o pewnym niebezpieczeństwie zwyrodnienia polityki europejskiej. No i niestety się potem sprawdziło, nawiasem rzecz biorąc. I zauważmy, bo to jest ciekawe wprowadzenie do kolejnego wątku, że pan profesor podkreśla to, że on posługuje się trochę innym językiem, pisze w trochę, analizuje w trochę inny sposób, ale jednak ci, którzy występują przeciw niemu i wtedy i dekady później czynią go odpowiedzialnym za każdą, nawet najostrzejszą tezę wypowiedzianą czy napisaną przez przedstawicieli jego obozu. I to nas prowadzi do czarnej legendy Romana Dmowskiego. Tak, spróbujemy się z tym zmierzyć, panie profesorze. Jaki był stosunek Romana Dmowskiego do włoskiego faszyzmu? Obserwuję ten ruch podobnie jak wielu innych intelektualistów i polityków europejskich od samego początku, to znaczy powiedzmy przynajmniej od 1922 roku, i widzi w nim zarówno pewne nadzieje na wprowadzenie kategorii narodowych jako elementu podmiotowego dla nowego ładu europejskiego, ale z drugiej strony jest sceptyczny wobec całej tej tradycji etatystycznej, która jest zawarta w sednie jakby tego totalizującego się faszyzmu. I warto zwrócić uwagę, bo my jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, która myślę, że jednak powinna wybrzmieć. Dmowski jest jednym z nielicznych polityków europejskich, który nigdy nie miał przygody z marksizmem i socjalizmem. To znaczy on zawsze był poza tym nurtem myślenia. Dla niego Mussolini jest w związku z tym, powiedziałbym, heretykiem socjalizmu, a on sam myśli w innych kategoriach. I to trzeba jasno nazwać, ponieważ nie jest to, nie zrozumiemy niektórych zastrzeżeń Dmowskiego wobec ruchu faszystowskiego, jeśli tego nie weźmiemy pod uwagę. Nie wszyscy narodowcy byli tak sceptyczni wobec faszyzmu, powiedzmy tak ostrożni wobec faszyzmu. Jego jeden z bliskich współpracowników, Kozicki, był wielkim admiratorem Mussoliniego. U Dmowskiego takich, powiedziałbym, admiracji nie znajdziemy. A jaki był stosunek Romana Dmowskiego do niemieckiego narodowego socjalizmu i do Adolfa Hitlera? No, był jednoznacznie negatywny, to jakby z dwóch powodów. To znaczy po pierwsze dlatego, że Dmowski odrzucał w ogóle niemczyznę jako pewne źródło inspiracji cywilizacyjno-politycznych. To znaczy uważał, że to jest rzecz groźna, spaczona i jakby to powiedzieć, nie do zastosowania, na pewno nie do zastosowania w Polsce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno, ponieważ to już jest moment, kiedy on jest głęboko jednak na drodze takiego uzgadniania swoich wyobrażeń politycznych z założeniami katolicyzmu, no to oczywiście ten cały rasizm hitlerowski jest dla niego nie do przyjęcia. Dmowski nigdy kategoriami rasistowskimi się nie posługiwał. On używa słowa rasa, ale rozumianego w kategoriach XIX-wiecznych, jako coś, co łączy elementy etniczne i kulturowe i właściwie nie jest łatwe do przetłumaczenia na język naszej współczesnej wrażliwości. Natomiast nigdy nie mówi o tym jako o determinancie biologicznym istnienia narodu. Tak? Takiego zjawiska, mimo tego, że sam jest biologiem, nigdy nie formułuje. Wspólnota polska jest wspólnotą, tak jak pani profesor powiedziała, przede wszystkim wspólnotą kulturową. A jaki był stosunek Romana Dmowskiego do Żydów?
Trzeba to ustawić w kontekście ruchów nacjonalistycznych jako ruchów modernizacyjnych. Także naród żydowski wówczas występował z programem syjonistycznym. W związku z tym wielu postrzegało to jako konkurencję, jako potencjalne zagrożenie. Tym bardziej, że Dmowski zwracał uwagę na taki element etniczny, który zaczyna być coraz bardziej istotny w realistycznej polityce, zwłaszcza Rosji, ale nie tylko Rosji, także Niemiec, tak? Czyli państw, które grają tymi napięciami etnicznymi, rozgrywają te napięcia etniczne. W związku z tym, czy można u Dmowskiego znaleźć fragmenty tekstów, które mają brzmienie antysemickie? Tak, można. Ale jednocześnie trzeba na to patrzeć właśnie w kontekście na przykład polityki rosyjskiej, która określa linię osiedlenia i wypycha wszelką ludność żydowską z terenów rosyjskich albo takie, które uważa za przyłączone do Rosji i przesiedla na tereny byłego tam Królestwa Polskiego. Więc rzeczywiście Dmowski uważa tak, że w ramach tego swojego projektu, czyli jeden element to jest po prostu gra, taka etniczna gra, którą zwłaszcza polityka imperialna stosuje na zasadzie dziel i rządź. Wszyscy to znamy niestety do dzisiaj. A drugim elementem, jak sądzę, jest element właśnie tego modernizacyjnego planu, gdzie Dmowski uważa, sprzeciwiając się projektom socjalistycznym, że zadaniem Polski jest rozwój przemysłu, rozwój silnej klasy średniej. I tu znowu uważa, że to powinna być polska klasa średnia. Możemy się z nim zgadzać lub nie, ale on uważa, że właśnie winny się rozwijać miasta. Tymczasem Polska dotychczasowa, tradycyjna, jak powiada, tradycyjny sposób radzenia sobie z rzeczywistością polegający na tym kwietyzmie i takim właśnie estetyzmie i etyzmie połączonym z bezczynnością, zostawia całą sferę aktywności i wycofuje się z niej. Więc tutaj znowu mamy ten element, który jego prowadzi do wniosków, które z dzisiejszej perspektywy mogą być odczytywane jako antysemickie. Właśnie pani profesor powiedziała o pewnych wątkach antysemickich w piśmiennictwie Dmowskiego, to zapytajmy wprost, czy Dmowski był twórcą ideologii antysemickiej? No z całą pewnością nie, dlatego że po pierwsze, refleksja na tematy żydowskie nie jest centralną refleksją Dmowskiego. To powiedzmy sobie szczerze, to znaczy jest, tam profesor Kosiński wylicza w swoich badaniach bodajże 20 fragmentów, w których mowa jest w ogóle o kwestiach żydowskich. Dmowski popełnił dwa krótkie teksty poświęcone wyłącznie tym zagadnieniom. Jeden pod koniec, znaczy w pierwszym pięćdziesięcioleciu XX wieku, drugi w okresie międzywojennym, ale to są szkice, to nie są zasadnicze jego książki polityczne. Dość zabawne jest to, że niektórzy komentatorzy dostrzegają elementy antysemickie na przykład w książce Kościół, Naród, Państwo, gdzie słowo Żydzi nie pojawia się w ogóle. W związku z tym ten powiedziałbym, że my mamy zupełnie fałszywą wizję, jeśli chodzi o rangę zagadnienia żydowskiego w myśleniu Dmowskiego. Czym innym jest propaganda jego obozu politycznego w latach zwłaszcza 30., na którą on ma bardzo umiarkowany wpływ, bo jest raczej autorytetem pozostającym poza aktywnością bieżącą polityczną. Ma umiarkowany wpływ, ale możemy dopytać o to, jaki jest jego stosunek, jak ocenia to działalność. Krótko mówiąc, jak ocenia obóz narodowo-radykalny jego działalność? To znaczy obóz narodowo-radykalny, pamiętajmy, jest tym skrajnym skrzydłem obozu narodowego. On się z nim nie identyfikuje. To są jego wychowankowie, których on uważa jednak, że oni nadużywają jego autorytetu, tak to powiedzmy. Chciałoby się powiedzieć, że część z nich zresztą z czasem, po doświadczeniach zwłaszcza końcówki lat 30. wraca do takiego większego umiarkowania, powiedziałbym. Co było kością niezgody między wychowankami a patronem? No przede wszystkim to, że oni, powiedziałbym, zrobili coś, czego on nigdy nie aprobował, to znaczy rozbili mu środowisko polityczne, tak? To znaczy oni doszli do wniosku, że to zbyt umiarkowane środowisko
endeckie, że tak powiem, jest dla nich obciążeniem, a nie szansą. W związku z tym oni chcieli iść dalej, oni chcieli robić rewolucję narodową tutaj. Oczywiście niektórzy z nich, powiedzmy taką, którą byśmy nazwali rewolucją konserwatywną, inni rewolucją społeczną, ale to jest inne myślenie. Dmowski nigdy nie był rewolucjonistą. Tak? On się z nimi po prostu, powiedziałbym tak, nawet powiedziałbym wrażliwościowo nie bardzo identyfikuje. Jednocześnie no, to są nadal członkowie obozu szeroko pojętego obozu narodowego, z którymi jakieś relacje on utrzymuje, ale to są relacje już zewnętrzne, to znaczy to nie są jego współpracownicy. Poza tym proszę już pamiętać, obóz narodowo-radykalny powstaje w roku 1934. Dmowski no, te ostatnie fazy aktywności ma parę lat wcześniej. Dmowski nie myśli w kategoriach przyjaciel-wróg. To znaczy, jeżeli nazizm niemiecki posługuje się tą dychotomią, takim właśnie myśleniem Karla Schmidta, tak, Freund, Feind, to my tego nigdzie nie spotkamy u Dmowskiego. Są konkretne działania do wykonania. Są działania, które są możliwe, które są mniej lub bardziej prawdopodobne, które wymagają mniejszego lub większego wysiłku i współdziałania, kreśląc pewną skalę obowiązków. Ale nie ma ideologii. I wydaje mi się, że Dmowski jest bardzo antyideologiczny w tym sensie, tak? Też że nie jest nienawistnikiem, to znaczy, żebyśmy tak się dobrze zrozumieli, to znaczy przecież to jest doba rozpętania rozmaitych nienawiści. U Dmowskiego jest, powiedziałbym, zimny dyskurs sporu, ale nie ma nienawiści. I oczywiście możemy się zastanawiać, czy on dobrze diagnozuje te pola sporu. Możemy się z tym nie zgadzać, ale twierdzenie, że on namawia kogoś do nienawiści, prowokuje do nienawiści, no to znaczy, że po prostu nawet nie czytaliśmy tego, co on powiedział. Pani profesor, pytając o duchowość Romana Dmowskiego, trudno nie mieć w pamięci tego, o czym mówiła pani na samym początku naszego spotkania, czyli o tym, że on stronił od instrumentalizacji pojęć etycznych w służbie polityki. Cóż zatem myśli o religii Dmowski, o relacji religia-naród? Jak siebie w tym odnajduje? Dmowski zwraca uwagę na bardzo istotny element, często pomijany w analizach filozoficzno-politycznych, mianowicie związek religii z polityką. Zwłaszcza zaś groźbę takiego instrumentalnego wykorzystania religii i pokazuje na państwa protestanckie, które zrywając, oczywiście ruch jest przede wszystkim początkowo przynajmniej ruchem, który odbywa się na płaszczyźnie religijnej, ale potem ma ogromne konsekwencje polityczne, dlatego że te kościoły lokalne, nie wiem, szwedzki, czy anglikański, czy duński, one uwolnione spod relacji z Rzymem, stają się kościołami coraz bardziej podporządkowanymi państwu, które stają się po prostu narzędziem w rękach państwa. W podobny sposób postrzega, zresztą nabijając się, powiedzmy szczerze, okrutnie momentami, cerkiew rosyjską, pokazując, jak to jest narzędzie, które ma służyć celom ideologicznym, których nie jest w stanie realizować, dlatego że nie reprezentuje wystarczająco wysokiego poziomu intelektualnego, więc się do tego nawet nie nadaje. Tak? Więc on ma po prostu świadomość relacji pomiędzy religią a polityką. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że ma taką intuicję teologiczno-polityczną i pokazuje też to, że ta polska forma narodowa jest formą katolicką, jest związana z łacińskim chrześcijaństwem. Wydaje mi się, że trudno w ogóle taki wniosek odrzucić, tak? Więc jeżeli się przygląda modelom też politycznym, narzuconym zwłaszcza wówczas przez państwa protestanckie. To one dominują, to one są najbogatsze, to one dominują w procesie też modernizacji i w związku z tym tamten model jest naśladowany. Dmowski pokazuje, jak bardzo ten model no, nie przystaje do polskiej tradycji, dlatego że ta tradycja jest jednak tradycją łacińską, a nie tradycją absolutystyczną, która by jednak podporządkowywała sobie Kościół na zasadzie cuius regio, eius religio. No, klasycznym przykładem tutaj będą Prusy, ale także inne państwa niemieckie, ale także właśnie inne państwa, które wpisują sobie do konstytucji Kościół państwowy.
No i w zderzeniu właśnie z tymi dominującymi potęgami narzuca się wniosek, że Polska takim państwem nie jest i jeżeli będzie próbowała się stać, to najprawdopodobniej bez spodziewanych rezultatów. Ale to ktoś może powiedzieć, panie profesorze, że sprzeczność w tym jest, no bo jeżeli myślimy przede wszystkim kategoriami narodu i państwa, no to jeżeli w tych krajach, w których doszło do tego procesu, znaczy ktoś może powiedzieć, wyrwano się z kręgu wpływów zewnętrznych, czytaj papieskich, na rzecz skoncentrowania wszystkiego, podporządkowania interesowi państwa, no to to powinno być zbieżne z tym, do czego my dążymy. A Dmowski mimo to mówi jednak nie, Polak, katolik. Proszę pamiętać, że on jest, powiedziałbym, par excellence Polakiem, to znaczy on, krótko mówiąc, akceptuje pewną świadomość istniejącą w polskiej kulturze, że ta polska kultura jest bardzo cenna, ale nie jest absolutna. To znaczy, to nie jest, my nigdy nie mieliśmy takiego pomysłu, że polska kultura jest, powiedziałbym, narzucająca wzorce absolutne. Tak? I w związku z tym łatwo mu jest zaakceptować z kolei to, co uważa za sedno pozytywnego wpływu katolicyzmu, to znaczy, że katolicyzm mieści w sobie różne kultury narodowe, krótko mówiąc, i siłą rzeczy nie można rościć sobie prawa do jakiejś tutaj wyłączności. To prowadzi go właśnie do uniknięcia tej pułapki instrumentalizacji wszystkiego, w tym religii, w celu osiągnięcia doraźnych celów politycznych. On mówi o tym, że istnieje konieczność jakiejś uspójnienia życia kulturowego narodu z podstawowymi kategoriami katolicyzmu, co nie znaczy na przykład u niego i nigdy tego nie powiedział, że Polak katolik oznacza, że każdy Polak musi być praktykującym katolikiem, tylko mówi, że polska kultura jest niezrozumiała w kategoriach poza uwzględnieniem tego, czego się nauczyła z Rzymu. I to jest, myślę, że dość precyzyjne myślenie i dość, chciałoby się powiedzieć, umiarkowane jak na niego. I mówiąc szczerze, ja mam trudność z głębszą wiwisekcją tego, bo się po prostu z tym zgadzam. To ja jeszcze dodam może tylko jedno zdanie, że to mu też pozwala zachować dystans właśnie do ruchów politycznych, które mają charakter totalitarny. Bo ta tradycja katolicka opiera się na pewnej wizji prawa naturalnego oraz przekonaniu, iż lex in justa non lex est, tak? Więc, że człowiek, obywatel ma prawo oceniać prawo, tak? Może oceniać prawo, ba, może się nawet do niego nie stosować, czasami nawet ma obowiązek się do niego nie stosować. A więc tutaj wprowadza to element dystansu, którego w tych państwach protestanckich nie ma, bo przecież głową kościoła często jest głowa państwa, a jeżeli nawet nie, to ten kościół jest całkowicie podporządkowany władzy politycznej, bo tylko ta władza tak naprawdę dysponuje siłą. Można powiedzieć, że Dmowski ma pewną nadzieję, że państwa łacińskie, państwa katolickie wytworzą własny sposób, powiedziałbym, kumulacji rozwoju, i prześcigną te państwa protestanckie, no właśnie w oparciu o to przekonanie, że przezwyciężą pewną sprzeczność, która tkwi w tamtym modelu rozwojowym. No, w jakimś sensie to się stało. Bawaria gospodarczo jest najsilniejszym landem niemieckim. Ale wróćmy jeszcze do polskości, panie profesorze. Jaki wpływ miało pisarstwo i działalność Romana Dmowskiego na formowanie się polskości i rozumienia polskości na początku XX wieku? Znaczy, wydaje mi się, że to jest na pewno wpływ po części bezpośredni, to znaczy bardzo duża część polskiej elity kształtowała się w odniesieniu, aprobatywnym odniesieniu do myśli Dmowskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcję narodu, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcję realizmu politycznego. I to są elementy, które trwale Dmowski wprowadził do naszej świadomości zbiorowej. Proszę pamiętać, że wśród na przykład profesury naszego uniwersytetu, no tak myślę, że ze 30% było aktywnymi uczestnikami tego obozu politycznego w
okresie międzywojennym i bynajmniej nie oznaczało to, że byli wykluczeni poza sferę refleksji zbiorowej, wręcz przeciwnie, ją współtworzyli. A były uniwersytety, gdzie ta formacja nawet dominowała w większym stopniu, na przykład w Poznaniu. To była niemalże unitarnie obecna formacja intelektualna. I z tego punktu widzenia musimy powiedzieć, że to myślenie o Polakach jako o narodzie zostało przyjęte nawet przez przeciwników politycznych Romana Dmowskiego, bo przecież my obserwujemy ewolucję sanacji, czyli obozu piłsudczykowskiego, w stronę nacjonalizacji. Tylko trzeba powiedzieć, że to jest już znacznie mniej subtelna nacjonalizacja ze wszystkimi tego konsekwencjami. Podsumowując to wszystko, o czym dziś porozmawialiśmy, jak Państwo odpowiedzieliby na pytanie, czy Dmowski zasługuje na uważne czytanie przez nas tu i teraz? A jeśli zasługuje, to co czytać przede wszystkim i jakie korzyści nam to może przynieść? Pani profesor. Zwróciłabym szczególnie uwagę na jego teorię modernizacji i na powiązanie siły politycznej z siłą ekonomiczną. To wydaje mi się bardzo istotne i sprowadza dyskusję polityczną z poziomu logiki właściwej dla ideologii do logiki właściwej dla działania politycznego. Więc uważam, że to skierowanie analizy politycznej na analizę faktów po prostu, rozpoznanie logiki działania, nie tylko logiki działania własnych reprezentantów własnego społeczeństwa, ale także społeczeństw ościennych, to jest coś, co nie sposób przecenić, tak? Bo nie rezygnując z tych wysokich wartości i wysokich celów, tak? Bo jeżeli mówimy o pewnym wymiarze idealizmu także Dmowskiego, jeżeli on mówi o działaniu, no to działanie ma cele. Te cele on będzie oceniał jako cele dobre lub złe, jako cele piękne bądź brzydkie. Więc tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju idealizmem odnoszącym się do celów, ale jednocześnie połączonym bardzo silnie z takim pragmatyzmem i realizmem związanym z użyciem środków, które w pewnych tylko okolicznościach będą do tego celu prowadzić, a w innych dadzą efekt zupełnie przeciwny. Więc sądzę, że właśnie nie tylko teoria modernizacji, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, że polityka rządzi się czasami nieubłaganymi prawami także ekonomii politycznej. Uznałabym to za jego ogromny wkład, ale także ten wymiar taki idealistyczny, to znaczy, że można, bo on przez te swoje pisma cały czas przemawia z ogromnym optymizmem, mimo tego, że krytykuje, czasami obrywa się tej polskiej tradycji, czasami ona zostaje przedstawiona jako taka, która zawiera istotne pęknięcia, słabości, to jednak czytamy i widzimy nadzieję. Chyba najbardziej zrównoważone i optymistyczne, jeśli chodzi o ten wymiar dzieło, to jest chyba jednak po politykę polską i odbudowanie państwa, bo to jest pismo o tym, jak odnieśliśmy sukces. To jest być może to, co powinniśmy się, nad czym powinniśmy się też zastanawiać, jak się udawało nam odnosić sukcesy, bo czasami zbyt dużo uwagi poświęcamy porażkom, a nie zastanawiamy się, kiedy osiągnęliśmy sukcesy. Natomiast pożytki z czytania Dmowskiego, no ja moim zdaniem jest ich wiele i przeczytanie zarówno klasycznych tych myśli nowoczesnego Polaka, ale przeczytanie z otwartą głową, a nie przez pryzmat kalek, do których jesteśmy przyzwyczajeni, może być ożywcze. A dla mnie na przykład bardzo piękną książką jest Kościół, Naród, Państwo. To znaczy uważam, że to jest bardzo ciekawy, zrównoważony wykład o wzajemnych relacjach kultury, religii, polityki. I wielu osobom, a także aktywnym w dzisiejszym świecie publicznym, polecałbym taką precyzję rozumowania, jaką miał Dmowski. Bardzo dziękujemy Państwu za tę rozmowę. Gośćmi wydania programu W Powiększeniu poświęconego Romanowi Dmowskiemu byli profesor Agnieszka Nogal, dziękujemy serdecznie, i profesor Paweł Skibiński.